W tej lekcji chciałabym wam zaprezentować kilka chińskich idiomów o współpracy. Jako pierwszy chcę wam przedstawić takie przysłowie, które też może odnaleźć się w innych aspektach życia, no a nie tylko w biznesie czy po prostu we współpracy z kimś. I będzie to 凡是何其生才 I przetłumaczymy to jako Harmonia zawsze rodzi dobrobyt, więc tutaj przede wszystkim chodzi o to, że dopiero w sytuacji, kiedy panuje spokój, jest harmonia, to dopiero wtedy można osiągnąć jakiś sukces i można dojść do zaplanowanych celów, więc to możemy rozumieć jako dobrobyt. No i też to oczywiście można odnaleźć w szeroko pojętym kontekście związanym z biznesem. I zobaczmy sobie na inne powiedzenie. Fang yu tong zhou i tutaj jeśli chcemy to tak dosłownie przetłumaczyć, to będzie chodziło o być na jednej łodzi podczas wichur i deszczu. I tutaj ma być to takim metaforycznym przekazaniem tego, żeby być razem na dobre i na złe. Więc być ze sobą jeśli są wichury i deszcz, więc w sytuacjach takich, które nie są zawsze najprzyjemniejsze. I tutaj jak najbardziej może też to być związane ze współpracą i po prostu może chodzić o to, żeby współpracować i podczas tych sytuacji, które są dobre, i podczas sytuacji, które są cięższe, w jakiś sposób gorsze. I tutaj następny idiom jest dosyć zbliżony znaczeniowo do tego poprzedniego. I przeczytamy go sobie jako Tongzhou Gongji. I też tutaj będzie to związane z łodzią. I dokładnie tłumacząc, a razem na jednej łodzi przetrwamy burzę. Więc tak jak wspomniałam, jest to bardzo zbliżone znaczeniowo do tego poprzedniego. I tutaj też będzie nam chodziło o współpracę w trudnych sytuacjach. W jakichś sytuacjach, które nie są do końca sprzyjające. I spójrzmy sobie, co mamy dalej. 壮志成城 I jeśli to będziemy chcieli tak dosłownie przetłumaczyć, to będzie nam chodziło o to, że wspólna wola jest silna jak mury miejskie. I tutaj główny przekaz tego to w jedności siła. Więc też będziemy chcieli przekazać, że we współpracy jest najważniejsze to, aby mieć wspólne stanowisko żeby dążyć do wspólnie ustalonych celów i planów. I tutaj jeszcze dosyć zbliżony idiom, Zhong Ji Lin, i przetłumaczymy to: Wola wielu tworzy las. Więc tutaj też mamy takie wzmocnienie, znaczenia siły i tej efektywności, którą przynosi współpraca. I spójrzcie sobie na kolejne, Tuan Jiao Shi Li Liang. I tutaj dosłownie chodzi o to, że jedność to siła, więc znowu jest nacisk na współpracę i jedność, która może przynieść jakieś dobre efekty. I spójrzcie, co mamy dalej: ci li. i przetłumaczymy to jako wspólnie z sercem i siłą. I ponownie jest tutaj wzmocnienie tego znaczenia współpracy i harmonii w działaniu. I tutaj też kolejne przysłowie, które będzie również związane z sercem, SIĘ LI. i będziemy to tłumaczyć jako serca złączone, siły połączone, więc znowu mamy tutaj tą współpracę i jedność w działaniu. I tutaj jak widzicie, niekoniecznie jest to związane tylko z biznesem, lecz te przysłowia też można odnaleźć w innych aspektach życia. I tutaj jeszcze na zakończenie ostatni idiom czińce, li, jako wspólnie planować i wspólnie działać. I myślę, że tym właśnie idiomem idealnie podsumujemy naszą lekcję. Jest tutaj najważniejsze to, zdecydowanie najważniejszym przekazem większości z tych idiomów jest to, że wspólną pracą można osiągnąć zdecydowanie więcej niż w pojedynkę więc trzeba złączyć wspólnie siły w dążeniu do jakichś celów.